Żniwa w całym kraju dobiegają końca. Koniec sierpnia to dobry czas na podsumowania. Zapytaliśmy rolników, jak wyglądają tegoroczne plony i czy są zadowoleni ze zbiorów. Żniwa w tym roku przebiegły w miarę sprawnie, poza jednym niegroźnym pożarem, co uległa tylko spaleniu ściernisko. Pogoda dopisywała. Niestety z plonów nie możemy być zadowoleni, bo plony były no słabe, bo ostatni deszcz, jaki u nas spadał, to był 28 maj. Plony rzepaku były gdzieś około 2,5-3 tony. A pszenicę liczyliśmy na dużo więcej, a było około 4-5 ton, a liczyliśmy na około 8-9. Nie? W tym roku rzepak plonował jak na ten rok bardzo dobrze. Średnia nam wyszła 3,2 tony z hektara. Pszenica różnie, od 6,5 do 8,5. Więc tutaj jak ze żniw jak najbardziej jesteśmy zadowoleni, i z jęczmienia zimowego, i z pszenicy. Tutaj zobaczymy na kukurydze, jak to będzie, no bo było licho wiosną, teraz troszkę popadało, zobaczymy jak dalej pogoda, ale moim zdaniem nie będzie najgorzej. Obecnie jesteśmy właśnie na polu, na którym kombajn CR zbiera nasiona rzepaku, przepraszam, jęczmienia jarego. Jest to plantacja nasienna. W związku z suszą występującą w naszym rejonie, plony w tym roku są niezadowalające i niejednokrotnie nie osiągają 5 ton z hektara. To znaczy, no żniwa, no zależy teraz pod jakim względem przebywały, bo jeżeli chodzi o same zbiory, no to było fajnie, bo było słońce, pogoda, no i faktycznie bez przerwy wykosiliśmy wszystko, no ale jeżeli chodzi o plony, no to tych plonów nie było, no inaczej, no nawet nie to, że jakieś tam rewelacyjne zyski, no ale coś tam zostało, ale to jest naprawdę nie wiem. Pszenicy żeśmy zbierali koło 6 ton, rzepaku koło 2 ton 600, także no dzisiaj, gdzie ja mam na rzepaku 2 tony 300 kosztów, no a 300 kilo mi zostało na czysto, no to co to jest? Właśnie tego roku co jest dziwne, zawsze było tak, że jak nie było plonów, była cena. A tego roku nie ma ani plonów, ani ceny. Podsumowując tegoroczne plony, no mogę powiedzieć, że troszeczkę jest gorzej jak w zeszłym roku, chociaż w zeszłym roku też była susza, ale rekompensowała to troszkę cena. W tym roku nie dość, że zebraliśmy przynajmniej tonę mniej pszenicy i około tonę rzepaku mniej, to też cena jest dużo mniejsza. No na pszenicy jest to 90 zł, więc w moim przypadku jest to bardzo dużo, więc uważam, że ta susza nas tutaj dotknęła. Chociaż mam takie sygnały od kolegów, gdzie koledzy mówią, że u nich było różnie. Tak? Ten deszcz padał rejonami, tutaj akurat ten teren tu naszego Dolnego Śląska i okolic Wrocławia dosyć mocno dotknięty był suszą. Chociaż koledzy mówią, że tam gdzieś okolice Szczelina no lepiej popadało, więcej popadało w jakimś tam czasie, więc dostali lepsze plony. W tym roku ja zebrałem w granicach 5 ton, także to jest żaden szał. Po zakończonych żniwach czas na dożynki, które są uwiecznieniem ciężkiej pracy rolników oraz okazją do zabawy. Już 8 września odbędą się dożynki wojewódzkie w Niemczy dla województwa dolnośląskiego oraz w Lewinie Brzeskim dla województwa opolskiego.